Program Mieszkanie za remont jest organizowany przez wybrane gminy i miasta w Polsce. Polega on na tym, że udostępniana jest pula mieszkań komunalnych do wynajmu i osoby, które zdecydują się je wyremontować, mogą je wynająć na preferencyjnych warunkach. W Kołobrzegu miasto wprowadziło ten program w 2020 roku i od tej pory cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie do dzisiaj przeprowadzono już 7 edycji. Generalnie w ciągu tych 7 edycji zostały przekazane 23 lokale mieszkalne, o które mogli się ubiegać nasi mieszkańcy, którzy byli na liście komunalnej i oczekiwali na mieszkanie, lub mieszkańcy, którzy mieli zawartą umowę najmu na lokal komunalny. Często na jedno mieszkanie przypada kilkoro chętnych. Na przykład podczas 4. edycji na 4 mieszkania przypadło 20 rodzin. Dlatego obowiązują pewne zasady przyznawania lokali. Pierwszeństwo w pozyskaniu takiego mieszkania ma ta rodzina, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku, kiedy najkorzystniejsze są takie osoby, które mają tą samą ilość punktów, wówczas odbywa się losowanie spośród tych rodzin, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Ostatnio wprowadzona została przez państwa radnych modyfikacja tego programu w taki sposób, że w tej chwili promowane są te rodziny, które oczekują na liście oczekujących na przydział mieszkania. Czyli im dłużej ktoś czeka na mieszkanie, ma więcej punktów. Należy dodać, że dzięki temu programowi gmina nie wydatkowała znacznych środków finansowych na wyremontowanie mieszkań. W tym okresie 20 mieszkań w ten sposób uzyskało najemców bez nakładów finansowych gminy na wyremontowanie tych mieszkań. Przypomnę, że te mieszkania my każdorazowo przed wytypowaniem tych mieszkań do samoremontu razem z panią prezydent wizytujemy te mieszkania, które przejmujemy i dopiero po tej wizytacji jest decyzja, czy ono jest odświeżane, remontowane, czy przekazywane do samoremontu. Część z tych mieszkań była odzyskana, przejęta przez miasto w wyniku przeprowadzonych eksmisji. Ich stan był naprawdę bardzo, bardzo zły. Na niektóre mieszkania trzeba by było wydać, żeby można było w nim zamieszkać kilkadziesiąt tysięcy, a nawet więcej. Zakres remontu do wykonania jest bardzo różny, tak samo jak metraż. Kolejna edycja programu nastąpi wkrótce.